technologię, internet albo to, co internet kiedyś zastąpi. O tym właśnie opowie następny prelegent, pan Jarosław Lipszyc. Nie wiem, jak go przedstawić w pierwszej kolejności. Czy jako działacza społecznego, czy jako poetę, bo ma te dwie role społeczne. O, znacznie więcej ról społecznych mam. No raz znacznie więcej, teraz te dwie tak przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy. W każdym razie prezes Fundacji Nowoczesna Polska, o której na pewno coś powie. No i będzie mówił właśnie o przyszłości internetu. Pan Bendyk mówił o tych dużych firmach, które stoją na czele i są jakby liderami, które powodują, że ten cały nurt jest w jakimś sensie scentralizowany. Ale czy na pewno, czy to jest jedyny kierunek, w którym idą te nowoczesne technologie? Oddaję głos panu Jarosławowi Lipszycowi. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Rzeczywiście nazywam się Jarosław Lipszyc i rzeczywiście jestem prezesem Fundacji Nowoczesna Polska. W fundacji wcześniej byłem przez 10 lat dziennikarzem. W pewnym momencie zmęczyło mnie opisywanie świata i stwierdziłem, że trzeba by się zaangażować w jakieś działania, które będą go zmieniać, bo samo opisywanie jest niezmiernie frustrujące. I rozpocząłem pracę w Fundacji Nowoczesna Polska. Fundacja Nowoczesna Polska to jest nieduża organizacja pozarządowa, która robi projekty przede wszystkim skierowane do uczniów, projekty edukacyjne. Naszym takim najważniejszym projektem jest Szkolna Biblioteka Internetowa, największa szkolna biblioteka w tym kraju, ponieważ korzysta z niej 1,5 miliona dzieciaków rocznie. Co jest pewnym osiągnięciem. Mamy tam w tym momencie 1500 tekstów jakby specjalnie opracowanych na potrzeby dzieci, wolne lektury. Ale także robimy inne projekty, które są właśnie jakby, które są skierowane właśnie do dzieciaków, wykorzystujące technologie po to, żeby poprawić jakość uczenia, żeby obniżyć bariery dostępu do wiedzy. I oczywiście to sukces Biblioteki Wolne Lektury wynika także z tego, że rozwiązaliśmy za jednym zamachem kilka podstawowych problemów, tak? Takich, że kopii w bibliotekach jest zawsze za mało i nie starcza, że dzieci chcą czytać wtedy, kiedy se przypomną, a przypominają sobie wtedy, kiedy biblioteka jest już zamknięta, tak? A nasza biblioteka jest na 24 godziny na dobę i kopii jest w niej tyle, ile chcieć, bo oczywiście każdy może sobie wejść na stronę internetową i przeczytać. I to jest taki przykład tego, w jaki sposób technologie mogą pozytywnie oddziaływać z bardzo daleka, bo na przykład bardzo ważnym dla nas odbiorcą są dzieci polonijne, które w ogóle nie mają polskich bibliotek u siebie. To takie myślenie o internecie jako o narzędziu pozytywnej społecznej zmiany, to jest coś, co my staramy się także aktywnie promować wśród innych organizacji pozarządowych czy wśród innych instytucji. I staramy się to propagować poprzez przede wszystkim zwracanie uwagi na fakt, że poza wszystkim internet musimy zrozumieć. Musimy zrozumieć sami. Takim jakby podstawowym w ogóle problemem, jaki mamy najczęściej, to jest to, że kiedy przychodzimy rozmawiać o komputerach, o internecie, o rozwiązaniach technologicznych, to ludzie nie chcą zrozumieć tego, tylko mówią, to powiedzcie, jak będzie dobrze. To nie o to chodzi, że ktoś przyjdzie i powie, to jest niestety coś, co my sami musimy dobrze zrozumieć. Tak samo jak każdy z nas musi się sam nauczyć prowadzić samochód, jak każdy z nas sam musi rozumieć, co je, żeby się nie zatruć, tak samo każdy z nas sam musi zrozumieć, jak działa internet, bo po prostu wszyscy jesteśmy już od internetu uzależnieni. I w tym momencie jesteśmy jedną z nielicznych organizacji pozarządowych w tym kraju, które na przykład mają własny dział informatyczny. My sami pracujemy, nie zlecamy tego na zewnątrz. To nie jest tak, że przychodzimy do jakiejś firmy i mówimy, chcielibyśmy, żeby to robiło coś takiego, a tam jacyś prawdziwi magicy to zrobią. W tej firmie pracują nie prawdziwi magicy, tylko normalni ludzie i zrobią to, o co prosimy, a nie to, czego potrzebujemy. Nie wiem, czy państwo znają ten problem, że się o coś prosi i dostaje się dokładnie to, o co się poprosiło. A potem się okazuje, że niestety to, czego się potrzebowało, to jest trochę co innego. Więc to jest taki background, z którego jakby wyrasta ta refleksja, o której chciałem dzisiaj mówić, a chciałem mówić o przyszłości internetu i o tym, że przyszłość internetu zależy od nas samych.
nie od jakichś magików w dziwnych firmach, tylko od każdego z Państwa na tej sali. Ale żeby zacząć o tym mówić, muszę zadać jedno pytanie, dwa pytania nawet. Czy ktoś z Państwa może mi powiedzieć, co to jest komputer? No i co, pierwsze skojarzenie, co to jest komputer, no? Maszyna, urządzenie, co dalej? Informacja. Urządzenie do czego? Do komunikowania, wydatek, powiedziała Pani, słusznie. Co jeszcze? Do pracy, urządzenie do pracy. Do szukania wiedzy. Do przetwarzania danych, wreszcie, tak jest, oczywiście. Komputer to jest uniwersalna maszyna logiczna. To jest urządzenie, które przetwarza informacje. Dostaje jakąś informację, na przykład my ją wprowadzamy przez klawiaturę i ono coś z nią robi, a następnie ją wyrzuca z drugiego końca w jakiejś przetworzonej formie. Na przykład wyrzuca ją na ekran, żeby się wyświetliło, tak? To jest dokładnie to, co robi komputer. My to możemy, jeżeli siadamy do komputera, żeby cokolwiek napisać, to on dokładnie to robi. My coś wklepujemy, on to przetwarza i wyświetla na ekranie przetworzone, tak? I dokładnie to, za każdym razem dzieje się to samo z informacją, którą ten. A kto z Państwa ma przy sobie komputer? Ręce w górę. Tak? A kto z Państwa ma przy sobie taki komputer? Albo jeszcze mniejszy? Kto ma komórkę przy sobie, no? Wszyscy. Czy komórka jest komputerem? Tak, oczywiście, że komórka jest komputerem. Jeżeli Państwu wydaje się, że to jest telefon, to co Państwo mają w kieszeni, to się oczywiście grubo mylą. To jest komputer. Sprawdźcie. Ja coś mówię, tam on przetwarza tą informację i ją wysyła dalej. Komputer. Czym on się różni od tego komputera, który Państwo mieli na myśli na początku? Wielkością. Czymś jeszcze? Że tu się ma klawiaturę? Ma wyświetlacz? Ma głośnik? Komputer. To było do udowodnienia. Mówię o tym dlatego, że bardzo często zamykamy się i wydaje nam się, że różne technologie, z których korzystamy, to są tak naprawdę jakieś inne technologie. Na przykład, że komórka to jest telefon. Nie, telefon to jest to, co było podpięte do linii telefonicznej analogowej i się kręciło taką tarczą. Kto jeszcze pamięta, że się kręciło tarczą? Parę osób jeszcze pamięta. Dobrze, nie jest źle z naszą pamięcią. Okej, więc każde urządzenie cyfrowe, które służy do przetwarzania informacji, jest komputerem. Warto o tym pamiętać, dlatego że to ma ze sobą, niesie ze sobą pewne skutki. Co to jest internet, proszę Państwa? Baza danych. Sieć. No? Coś jeszcze? No, skojarzcie, internet. Co to jest internet? Skarbnica wiedzy. Okno na świat. Komunikacja, tak? Komunikacja. Oczywiście, że tak. Internet to jest sieć komputerowa, która służy do przesyłania danych z jednego komputera na drugi komputer. Zera i jedynki. Informacja w postaci binarnej, jak to się mówi, tak? Zera i jedynki. Jeżeli piszemy e-mail i go wysyłamy, to jest to po prostu pewien komplet zer i jedynek, który jest przesyłany z jednego komputera na drugi komputer. A jeżeli rozmawiamy przez komórkę z drugą osobą, dokładnie tak samo. Komplet, pewien zestaw zer i jedynek przesyłanych z jednego komputera na drugi komputer. To są wszystko. Tak działają sieci. I chciałem teraz Państwu pokazać taki obrazek, który pokazuje, który jest mapą internetu. Widzą Państwo? Widzą. Co mogą Państwo powiedzieć o tym obrazku? Niebo. Komórki nerwowe. Pajęczyna. Czego brakuje w tym obrazku? Pająka. Nie głupie. Brakuje centrum. Jeżeli Państwo spojrzą na ten obrazek, to Państwo zauważą, że ta mapa internetu, że ona nie ma centrum. Większość normalnych takich, jak to by się chciało powiedzieć, tradycyjnych systemów zarządzanych ma jakąś centralę. Tak, jakiś komitet centralny, jakąś dyrekcję. Punkt zaczepienia. Internet takiego punktu nie ma. Internet jest rozproszony. Te punkciki, które tutaj są, to są po prostu pojedyncze komputery i kabelki, które łączą się
te komputery są połączone ze sobą i którymi te informacje w formie zer jedynek przesyłane są z jednego komputera na drugi. Mówię o tym, żeby pokazać Państwu, dlatego że internet ma naturę otwartą. Każdy może podłączyć swój komputer do internetu i połączyć się z dowolnym innym komputerem, o ile ten drugi komputer jest podłączony do internetu, rzecz jasna. I komputer jest oparty, internet jest oparty na otwartych standardach. Możemy przesyłać bardzo różne informacje. On nie wymusza na nas tego, jaki to ma być konkretnie komplet zer i jedynek. Jeżeli my mamy jakiś program, a ktoś ma program, który służy do odczytania tych zer i jedynek, tak, to możemy go przesłać, te zera i jedynki sobie przelecą po kabelkach i druga osoba przy drugim komputerze będzie mogła je odczytać. Innymi słowy, internet jest przestrzenią otwartej komunikacji. I to jest znowu bardzo ważna rzecz, dlatego że bardzo często nam się wydaje, że internet to jest coś, co jest gdzieś poza nami, coś, co jest zewnętrzne. My siadamy do internetu. Na przykład jak ktoś powiedział, że to jest skarbnica wiedzy. Ale kto zrobił tą skarbnicę wiedzy w internecie? No my wszyscy zrobiliśmy. Oczywiście, że tak. My wszyscy zrobiliśmy. Internet nie jest centralnym repozytorium, biblioteką. Internet jest narzędziem i urządzeniem komunikacyjnym, które łączy ludzi siedzących przy komputerach. Łączy ich ze sobą i pozwala im się ze sobą na różne sposoby komunikować. I nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że my się nie komunikujemy, na przykład kiedy odwiedzamy, nie wiem, stronę PKP, żeby sprawdzić rozkład jazdy, tak? My nie mamy takiego poczucia, że się z kimś komunikujemy, ale de facto to właśnie robimy, tak? My komunikujemy się, w tym wypadku z instytucją, jaką jest PKP. Wysyłamy do niej pytanie, o której odjeżdża mój pociąg. Dostajemy odpowiedź. Ta odpowiedź zazwyczaj jest fałszywa, ale jest. I tak działa internet. Internet, takim jak większość z Państwa go zna, bo zakładam, że większość z Państwa korzysta tak naprawdę głównie ze stron www. Kto korzysta z jakichś innych form internetu niż strony www? IRC. Jedna osoba widzę, tak? Są także, ale zakładam, że ten internet w takiej formie, jakiej Państwo go znają, został wymyślony w roku 1990 przez tego oto człowieka. Tutaj go pokażę. Nazywa się Tim Berners-Lee, potrzebował narzędzia, które komunikowałoby ze sobą w prosty sposób naukowców po to, żeby mogli wymieniać się wynikami swoich prac. I użył do tego celu takiego narzędzia, konceptu, który nazywa się hipertekstem. Kto z Państwa wie, co to jest hipertekst? Pani Klara. Dobrze. Nie będę odpytywał publicznie Pani Klary. A kto z Państwa wie, co to jest link? Łącze internetowe? Czy to jak mawia się w takim bardzo fajnym projekcie edukacyjnym Polska Szkoła, sznurek? Tak? To jest to, w co wklikamy, żeby przejść z jednej strony na drugą. Jeżeli Państwo nie wiedzą, bo nie widzę takiego szczególnego entuzjazmu, pokażę w praktyce, jak to działa. Tak, tu jest link. Ja go klikam i z jednego dokumentu trafiłem do drugiego dokumentu. Proste, prawda? Otóż taką koncepcję linku, hipertekstu, tak naprawdę wymyślił zupełnie inny facet. Zupełnie inny facet, o którym chciałbym przez chwilę opowiedzieć. Facet, który nazywa się Ted Nelson. Ted Nelson to jest niezmiernie interesująca postać. W 1964 roku Ted Nelson wymyślił hipertekst i tak naprawdę wymyślił coś, co nazwał Xanadu, a co mogło być internetem, ale nigdy nie powstało. Ten internet, który wymyślił Ted Nelson i nad którym pracował przez 30 lat, byłby bardzo podobny do tego internetu, który my dzisiaj znamy. Bardzo podobny, ale byłoby kilka zasadniczych różnic. Ted Nelson był
Ted Nelson, że tak powiem, miał bardzo rozchwirutaną osobowość. Znaczy, my nazwalibyśmy go po prostu wariatem. Tak? Znaczy, był człowiekiem, który nieustannie wszystko gubił, wszystkiego zapominał, nie mógł się absolutnie na niczym skoncentrować, nieustannie szamotał się, usiłując zapamiętać jakieś struktury, ciągi narracyjne, innymi słowy, usiłując zebrać myśli do kupy. I nigdy mu się to nie udawało. I to, czego on potrzebował, to potrzebował narzędzia, które będzie pomagało mu zebrać te myśli do kupy. Ale większość ludzi potrafi tak te swoje myśli uszeregować, żeby one miały początek, środek i koniec. Ted Nelson tego akurat nie potrafił. Te jego myśli zawsze biegły we wszystkich kierunkach i one się zawsze ze sobą łączyły na różne skomplikowane sposoby i on nie chciał stracić żadnego aspektu tej swojej rozchwirutanej osobowości. Więc wymyślił system, który zapamiętywałby wszystkie informacje i wszystkie połączenia między nimi. Tak dokładnie tak, jak są skonstruowane strony internetowe, które mają linki w różne miejsca, w różnych miejscach tekstu. I wymyślił, że gdyby teraz zrobić taki system na cały świat, żeby wszyscy byli do niego podłączeni i żeby można było łączyć wszystkie dokumenty ze sobą i żeby, i uwaga, tutaj zmiana, i żeby można było kontrolować, kto, kiedy, co przeczytał i żeby za każdym razem, jeżeli ktoś przeczyta coś czyjegoś, żeby była od razu transmitowana opłata i żeby każdy użytkownik tej sieci miał swój jednoznaczny, identyfikowalnie numer i żeby za każdym razem było wiadomo, kto, co, kiedy zrobił. Ted Nelson wymyślił taki projekt i chciał go zrealizować i na szczęście nigdy mu się to nie udało, dlatego że gdyby mu się to udało, to stworzylibyśmy najbardziej totalitarny system, przy którym pomysły Stalina wydawałyby się naprawdę bajką, bo to byłby system, w którym każdy z nas byłby dzisiaj nieustannie obserwowany, tak? Nie wiem, czy państwo chcieliby, żeby każdy wiedział, co państwo przeczytali albo na co sobie popatrzyli. A w efekcie co myśli? Ja bym bardzo nie chciał. Więc ten system Teda Nelsona, Xanadu, on nigdy nie powstał. I teraz siła innowacji internetu, tego, że pojawiają się ciągle nowe zjawiska, nowe formy komunikacji, nowe strony internetowe, nowe funkcje, to jest wszystko możliwe dzięki temu, że nasz internet, w przeciwieństwie do tego wymyślonego przez Teda Nelsona, jest internetem otwartym. Ma strukturę otwartą. Każdy może zbudować w internecie, co sobie wymarzy. Oczywiście nie wszyscy potrafią, ale jeżeli się będą uczyć, tak, to wybudują. W systemie wymyślonym przez Teda Nelsona to byłoby niemożliwe. System Teda Nelsona jest systemem zamkniętym. Dlaczego od 15 minut opowiadam państwu o projekcie, który się nie udał? Ktoś ma pomysł? Dlatego, że moim zdaniem to, co właśnie obserwujemy, to obserwujemy ziszczanie się wizji Teda Nelsona na różne dziwne, pokrętne i moim zdaniem wysoce niebezpieczne sposoby. Kto z państwa ma iPhone'a? Jest ktoś, chociaż jedna osoba na sali? Jest jedna osoba na sali. Kto z państwa ma iPhone'a, wie doskonale, że w sklepie iTunes Music Store można kupić dowolną muzykę świata pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że ma się iPhone'a, a po drugie, że ma się $1. Jeżeli ktoś chce czytać książki, które ma Amazon, musi kupić sobie Kindle'a. Jeżeli ktoś ma konsolę Xbox, to może sobie oczywiście na niej grać w gry, pod warunkiem, że zostały one zaakceptowane przez firmę, która tą konsolę wyprodukowała. Innymi słowy, na naszych oczach powstają różnego typu takie, jakby to powiedzieć, ogrody koncentracyjne, tak? To znaczy takie zamknięte przestrzenie, w których jest całkiem miło, ale które są poddane bardzo ścisłej kontroli. I my sami oddajemy swoją informację komuś po to, żeby on ją kontrolował. Kto z państwa ma konto pocztowe? E-mail? A kto z państwa ma je na Gmailu?
A kto, albo odwrotnie, a kto z Państwa ma swój własny serwer pocztowy? Dwie osoby. Albo czy, która z Państwa, a ktoś, czy rozumiem, że Państwo także pracują w różnego typu instytucjach. Która z Państwa instytucji ma swój własny serwer pocztowy? Komputer, na którym działa trochę, tak? Innymi słowy, cała reszta oddała kontrolę nad swoją informacją, nad komunikacją z innymi komuś. Google czyta nasze e-maile. Wiemy o tym, bo wyświetla nam reklamy kontekstowe, które są skorelowane z treścią e-maila, więc je czyta. Bo gdyby ich nie czytał, to te reklamy byłyby na jakieś inne tematy, a są dokładnie na te tematy, o których piszemy w e-mailu. Więc Google czyta nasze e-maile. Tak? I to jest, i widzimy to na bardzo wielu różnych poziomach. Na poziomie informacji, którą powierzamy innym, na poziomie urządzeń, które kupujemy i które wiążą nas, tak? Zamykają nas i nie pozwalają nam różnych rzeczy robić. I jeżeli Edwin Bendyk mówił o tym, że największe pieniądze mają te firmy, które pracują w sektorze nowych technologii, odpowiedź brzmi tak, największe pieniądze mają te firmy. Największe pieniądze mają te firmy, które najskuteczniej kontrolują swoich użytkowników. I teraz ja osobiście nie jestem człowiekiem, który lubi, jak inni mają kontrolę nad tym, co robię. I dlatego wszystko to, co robimy w naszej fundacji, ma charakter otwarty. To znaczy, jeżeli robimy serwis z książkami, to publikujemy te książki na otwartej licencji, po to, żeby każdy mógł je ściągnąć i żeby każdy mógł sobie zrobić z nimi to, co chce. Nie kontrolujemy tego, co inni robią z tymi książkami. Nie wypuściliśmy je na jakieś jedno urządzenie. Publikujemy w wielu różnych formatach na wiele możliwych urządzeń. I to jest coś, co chciałbym, żeby Państwo, o czym żeby Państwo sobie też trochę pomyśleli. W jaki sposób Państwo mogą spróbować uniezależnić siebie po to, żeby uzyskać własne bezpieczeństwo. Tak? A także, żeby uratować przyszłość. Dlatego, że przyszłość internetu leży w naszych rękach. Jeżeli my będziemy podejmować rozsądne decyzje, to ten internet będzie nadal otwarty. I oczywiście tutaj jest bardzo wiele różnych wątków, bo to są wątki technologiczne. I to, ta sfera, w której ja pracuję, to jest sfera treści, dostępu do wiedzy. I na zakończenie, bo już chyba muszę kończyć, i na zakończenie chciałem Państwa zaprosić na stronę Koalicji Otwartej Edukacji. To jest koalicja, której moja fundacja jest członkiem, założycielem, gdzie właśnie opublikowaliśmy przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych. To jest przewodnik, który, dzięki któremu nauczyciele uczą się, w jakiś sposób znajdywać otwarte treści, wykorzystywać otwarte treści, ale także, co jest chyba najważniejsze, w jakiś sposób tworzyć i publikować treści, tak żeby one miały charakter otwarty. Dzięki czemu radykalnie obniżamy zarówno koszty dostępu, jak i takie fizyczno-technologiczne bariery dostępu do wiedzy. Innymi słowy, chodzi o to, żeby każde dziecko mogło się nauczyć wszystkiego, czego potrzebuje, wtedy, kiedy potrzebuje, w takiej formie, w jakiej potrzebuje. Jeżeli ten podręcznik się Państwu przyda do czegoś, to byłoby to z mojej strony niezmiernie satysfakcjonujące. Dziękuję serdecznie.